Zapraszamy! Max i Ruby! Przedszkole Maxa. Halo, Max! Wiesz, że dziś jest pierwszy dzień roku szkolnego? Nie mogę się doczekać. Ty też, Maksiu? Tak. Zobaczę swoich przyjaciół i poznam nową nauczycielkę. A ty idziesz dziś pierwszy raz do przedszkola. To wielka sprawa. Wielka, ogromna karetka! Wiu, wiu, wiu. Tak. Ruby, Max, ubieracie się już? Ruby, mogłabyś pomóc bratu? Dobrze, mamo. Słyszałeś? Trzeba się zacząć zbierać, Max. Przede wszystkim musisz zdjąć tę piżamę. I zmyjemy ci z buzi dżem. Co chcesz założyć? Coś eleganckiego, bo to twój pierwszy dzień. Co byś powiedział na to? Nie. Tego nie. Dobrze, szukamy dalej, ale chcesz ładnie wyglądać? Poznasz dziś masę nowych przyjaciół i nową przedszkolankę, pannę Tusię. Zabiorę do przedszkola karetkę. To chyba nie jest najlepszy pomysł, Maksiu. Dlaczego nie? Lubię moją karetkę. Jest za głośna do przedszkola. Odłóż ją do skrzyni i zacznij się przebierać. Ale chcę coś ze sobą wziąć. Masz piękne nowe ubranko, które pasuje ci do plecaka. Oj, Maksiu, ale go ubrudziłeś dżemem. Musimy to jakoś wyczyścić. Czekaj, zaraz wrócę. Tarantula! Ona nie robi hałasu. Wezmę cię do przedszkola. Już jestem. Mam nadzieję, że nie dostał się do środka. Nie możesz zabrać tarantuli do przedszkola, Max. Dlaczego nie? Lubię moją tarantulę. Twoi nowi koledzy mogą się przestraszyć. Ale jeśli nie będziesz jej wyjmować z plecaka... Max, Ruby, za chwilę wychodzimy do szkoły. Dobrze, mamo. Chodź, musimy się przygotować. Najpierw umyj buzię. Dobrze. Czas to spłukać. Gotowe. Teraz musimy umyć ząbki. Jeszcze tylko wielki uśmiech i możesz iść na spotkanie nowych przyjaciół. Uśmiech? Już wiem! Max, dokąd się wybierasz? Musisz się ubrać. Widziałeś Maxa? Nie, tylko na śniadaniu. O, sałatka makaronowa na lunch. Tak, już prawie gotowa. O, do twarzy ci w tej nowej sukience. Dziękuję. Jesteś gotowa do szkoły? Tak. Proszę, gotowe. Ciekawe, gdzie jest Max.
Gdzie ona jest? Nie tutaj. Max? Max? Nie. Tutaj? Nie. Max, jesteś tu? Za chwilę trzeba wychodzić. Przecież nie chcemy się spóźnić. Hej, Max! Już wiem! Moje wampirze zęby! Max, gdzie się podziałeś? Tu jesteś! Musisz się szybko ubrać. Max, musisz zostawić te zęby w domu. Nie pójdziesz tak do przedszkola. Dlaczego? Wampirze zęby są straszne. Przestraszyłbyś swoich nowych przyjaciół. Poza tym, musisz po prostu być sobą. Dobrze, trzeba ruszać. Nie zapomnij plecaka. To ważny dzień. Spakowaliście kanapki? Tak. Dziękuję, że pomogłaś Maxowi. Nie ma za co, mamo. Bawcie się dobrze, dzieciaki. Będziemy. Pa! Miłego dnia. Dzień dobry, pani Królisiewicz. Witaj, Maksiu. Dzień dobry, Ruby. Pierwszy dzień w szkole? Tak. Bawcie się dobrze. Dziękujemy, pani Królisiewicz. Pa! Cześć, Rosalindo. Będziesz zachwycony. Sam zobaczysz. O, dzień dobry. Witam pierwszego dnia w przedszkolu. Zapraszam. Miłego dnia, Max. Poznasz masę nowych przyjaciół. Pamiętaj, po prostu bądź sobą. Wejdźcie i siadajcie sobie na dywanie. Jestem panna Tusia, wasza opiekunka. Dzień dobry, jestem Lilcia. Ja jestem Wiktor. Jesteś wampirem! Krak! Niech zgadnę. Ty pewnie jesteś Max. Kto jeszcze chciałby się przywitać? Cześć, Max! Masz fajne zęby. Tak, są zabawne. Naprawdę lubię wampiry. Ja też. Jestem pewna, że wszyscy zostaniecie świetnymi przyjaciółmi. Strasznego wampira! Śmieszny. Mam nadzieję, że bawiliście się dzisiaj tak dobrze jak ja. Nie mogę się doczekać, aż znów się tutaj wszyscy jutro spotkamy. Pa! Pa, do widzenia! No to do jutra, Max. Pa! Znów się razem pobawimy na przerwie, zgoda? Dobrze. Jejciu, chyba masz całą masę nowych przyjaciół, Max.
Pa, wampirze Maksie! O, już rozumiem. Poznałeś nowych przyjaciół, będąc... strasznym wampirem! Ale jednocześnie będąc sobą, Maksem. Prezentacja Maksa. Pośpiesz się, Maksiu. Hop! Idę! Cześć, żabko! Radę! Hop! 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 Radę! Hop! Radę! Hop! Radę! Żabka! Maks, nie mamy czasu. Tata kazał nam wracać od razu po szkole. Dobrze. Jesteś głodna, żabko? Wow! Chyba nawet bardzo. Hop! Hop! Radę! Hop! Radę! Hop! Radę! Hop! Chodź już, Maksiu. Tata będzie się o nas martwić. Hop! 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 A słyszałeś, że jutro mam być dyżurną w przedszkolu, Maksiu? Przyjdę na twoją prezentację. Prezentację? Tak. Już zapomniałeś? Masz coś przynieść na lekcję i pokazać kolegom. Uwielbiam prezentację. Musisz przynieść coś, co ma dla ciebie szczególne znaczenie. Coś, co bardzo, bardzo lubisz. O! Przyniosę żabkę. Wiem, że lubisz żabki, Maks, ale nie możesz jej zabrać do szkoły. A dlaczego? No, bo żabka nie jest zwierzęciem domowym. Mieszka i je i śpi pod gołym niebem. Takich zwierzątek nie wolno przynosić do przedszkola. A poza tym na pewno znajdziemy coś znacznie lepszego. Pomogę ci. Pa, pa, żabko. Jesteśmy w domu, nareszcie. Cześć, tato. Cześć. Cześć, Ruby. Maks, jak tam w szkole? Było super. Fajnie. A wiesz co? Jutro mam pomagać Maksiowi w przedszkolu w jego wielkiej prezentacji. Ha, to wspaniale, Ruby. Opowiesz mi o wszystkim, jak już zrobię obiad. Zgoda? Zgoda. Maks, musimy się zastanowić, co chcesz jutro pokazać swoim kolegom. A dlaczego nie żabkę? Już ci tłumaczyłam. Żabka lubi żyć na wolności. A, zaraz, już wiem. Pokażę ci, co ja przynosiłam na prezentację. To ci podsunie jakiś pomysł. Pierwszą rzeczą, jaką wzięłam na prezentację, była panna Niesforny Loczek. Jest dla mnie bardzo ważna. Pani powiedziała, że jest bardzo dobrze wychowana. A ty masz coś równie niezwykłego, Maksiu? Żabkę! Żabka nie wchodzi w grę. Wiesz, że nie możesz jej zabrać do przedszkola, prawda, Maks? Tylko spójrz, znalazłam moje stare baletki. Je też wzięłam na prezentację. Uwielbiam moje baletki, bo uwielbiam balet! To była najlepsza prezentacja w historii! Uuu, i pudełko na biżuterię też raz zabrałam na prezentację. Tak, to była najlepsza prezentacja w historii. A wiesz dlaczego? Nie. Dlatego, że zrobił je dla mnie tata. I dlatego jest dla mnie ważne. Prawda, że piękne, Maksiu? Maksiu? A, no tak, masz rację. Dlaczego szukamy u mnie? Musimy znaleźć coś, co jest ważne dla ciebie. No dobrze, rozejrzyjmy się. Co mógłbyś zabrać na prezentację? Już wiem! Mojego żabko-skoczka!
Rady. Rady. Krokodylem bawisz się akurat bardzo rzadko, a nakręcane zabawki są zbyt hałaśliwe do przedszkola. Pani przedszkolance to się nie spodoba, ale nie martw się, znajdziemy coś lepszego na prezentację. Mój goryl! Alarm! Alarm! Zagrożenie! Uwaga! Widzisz, co miałam na myśli? Krzyczący goryl, kosmonauta i robot robią za dużo hałasu, żeby je zabrać do przedszkola. Ale nie martw się, znajdziemy coś innego. Wow! Rady! Radę, radę, radę. Max, a co z książeczką o dinozaurach? Możesz ją zabrać na prezentację? Nie, tego nie. Dlaczego? Przecież uwielbiasz dinozaury. O, ale uwielbiasz również samoloty. Chcesz pokazać kolegom książeczkę o samolotach? Nie. No dobrze, książeczka odpada. Nie przejmuj się, znajdziemy coś, co jest ważne dla ciebie. Na przykład to! Twoja koszulka ze smokiem. Co ty na to? Nie, nie to! Rady. Przecież lubisz koszulkę ze smokiem. Nie chcesz jej zabrać na prezentację? Coś innego! No dobrze, Max. Ale musisz się na coś zdecydować. Prezentacja już jutro. Musimy wybrać coś, co jest ważne dla ciebie. Jak? Może to? O, zamek, który dostałeś od babci. To idealny temat na prezentację. Może to nie panna niesforny loczek, ale dobrze, że coś wybrałeś. Tak, mój zamek z kartonu. Hurra! Cieszę się, że coś znaleźliśmy. Obiad na stole. Na razie, mamo! Pa, mamo! Miłego dnia, dzieci! Dziękujemy, Liliciu, że pokazałaś nam wszystkim swoją nową piłkę i że pokazałaś, jak strzelasz gola. Nie ma za co, panno Tusiu. Możesz wrócić na miejsce. Max, chcesz być następny i pokazać nam, co przyniosłeś na prezentację? Tak, panno Tusiu. O, zaczekaj chwileczkę, Max. Widzę, że właśnie przyszła nasza dyżurna. Dzień dobry, panno Tusiu. Cześć, przedszkolaki. Cześć, Ruby. Przyszłaś w samą porę, Ruby. Max właśnie miał pokazać, co przyniósł na prezentację. Śmiało, Maxiu. O czym chcesz nam dzisiaj opowiedzieć? O moim zamku z kartonu. Super! O, rety, ale on piękny. Powiedz, a mieszka w nim jakiś smok? Mieszka? Mieszka? Nie, ale ma w środku nakręconą żabkę! Ale super! Niezła! I sama skacze! Rady. Fajna ta żaba, Max! Jest taka skokliwa! To zaklęty książę! Jest naprawdę przystojny! Rady. O, Rety! Co za urocza żabka! Jednak przyniosłeś swoją żabę? O, Rety! Z tej żaby jest prawdziwy obieży świat, prawda, Maksiu? Opowiedz nam, dlaczego postanowiłeś przynieść akurat tę zabawkę? Żabko, skoczek jest dla mnie ważny. O, no proszę, nawet wymyśliłeś dla niej imię. W takim razie miło nam poznać żabko skoczka. Max chciał tu przynieść prawdziwą żabę, ale... Nie jest zwierzątkiem domowym. Tak, wszystko się zgadza, Maksiu. Ale żabko skoczek może się z nami bawić aż do wieczora.
Możemy udawać, że jest prawdziwą żabą i dać mu poskakać po makiecie. Zgoda! Ładę. Więc jednak pokazałeś kolegom coś, co jest dla ciebie ważne, Max. Tak, naprawdę bardzo, bardzo lubię mojego żabko-skoczka. Radę.